Serdecznie witamy wszystkich oglądających. 2 kwietnia u nas tutaj na Dolnym Śląsku, dokładnie okolice Milicza. Pogoda dzisiaj też jest ładniejsza. Wczoraj było dość zimno i pochmurno, nie puszczaliśmy gołębi. Dzisiaj troszeczkę warunki się poprawiły, to otworzyliśmy nasze gwiazdy. No i tam pięknie się zbiły w powietrze. Przed chwilą była fajna ścinka tutaj z sąsiadem. Myślę, gołębie w dobrej formie. Utrzymują się długo w powietrzu. Nie wymuszamy tu jakichś mocnych oblotów typu wypędzanie z gołębnika, czy powiedzmy jakiś tam, no, takie typowe wymuszone rzeczy. W tamtym roku wchodziliśmy i bardziej wyganialiśmy gołębie. Niektóre tam schodziły w tym czasie z jajek. Później jak człowiek tylko zagwizdał, że jest otwarcie, to te gołębie już się bały. W tym roku postanowiliśmy tego nie robić. Chcą, to wychodzą, nie chcą, to nie wychodzą. W kilku takich prywatnych wiadomościach kilka osób pytało się, skoro promujemy taką tą naturę, czy podajemy sok z brzozy, czyli oskołę. Długo zastanawiałem się nad tym. Właściwie nawet Ewa mnie odwodziła od tego, żeby cokolwiek na ten temat mówić, wypowiadać się. No, my tylko raz podaliśmy oskołę, ale poczytałem dużo o ksylitolu, czyli sok z brzozy zawiera ksylitol, a ksylitol jest dla niektórych zwierząt trujący, między innymi dla psów i kotów. My naszym psom podawaliśmy, przyznaję się od razu, ksylitol podaliśmy kilka razy, ale jak byliśmy u naszego zaprzyjaźnionego weterynarza, no to zrobił tak wielkie oczy. Zapytał się, czy czytaliśmy w ogóle kiedyś na temat ksylitolu, który jest trujący. Dla ludzi jest mega zdrowy, można zrobić sobie taką fajną kurację oczyszczającą, ale przy tym różnych rzeczy trochę do tego, typu niepalenie papierosów, moim zdaniem spożywanie alkoholu chociażby, jakichś produktów cukru i tak dalej, ale dobrze dawaliśmy pić do picia, do wody gołębiom. Niektórzy dają 100% sok z brzozy. Nie ukrywam, dużo czołowych hodowli też to podaje. Ale teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy nasze ptaki to też zwierzęta? A jeśli tak, czy ten ksylitol, który jest zawarty w oskole, szkodzi czy pomaga? My postanowiliśmy nie podawać, jeżeli ktoś podaje, to fajnie. Odpowiedziałem pokrótce, żeby każdemu nie odpisywać na te pytania, które uważałem, no, moja odpowiedź jest, nasza odpowiedź jest taka, a nie inna, my nie podajemy. Ale jeżeli jesteśmy już przy naturze, to jeśli mogę, natrafiliśmy w marketach, zawsze odwodziłem od marketowych rzeczy, buraczki gotowane. No, w tym okresie nasze działki nam się skończyły. Taka paczuszka, 0,5 kg, to jest chyba około 5 chyba sztuk. Wakum zawodowo ugotowane, też fajnie obrane. W środku dużo jest takiego soku. My ścierając sobie ten sok zawsze zostawiamy dla gołębi, do tego jabłuszko. I podajemy naszym gołębiom. Zawsze jak coś na filmikach mówię, czy tam opowiadam, to najpierw przetestujemy to na swoich gołębiach. Także nasze gołębie już miały chyba z 4 razy podane. One teraz chłoną, bo niedługo już będą karmić młode, to chłoną tych witamin, tego wszystkiego. Więc pokrótce pokażę, jak my to robimy. Zadanie jest mega proste. Potrzebujemy jednego buraka, kawałek jabłka i najlepiej jedną tarkę sobie przeznaczyć do tego. Ścieramy na drobnych oczkach. Dłonie są takie, jakie są. My nawet wlewamy ten sok, który jest, do karmy. Wszystko ładnie zaraz wymieszamy. Jabłko i buraczka ścieramy na drobnych oczkach. Po wymieszaniu karma zrobiła się
lekko czerwone, ale gwarantuję, że gołębie nie będą miały żadnego rozwolnienia ani żadnych rewolucji. Teraz jeszcze nigdzie nie można znaleźć pokrzywy, ale my w tamtym roku mieliśmy trochę wenę i przy pomocy wyciskarki wolnoobrotowej wycisnęliśmy sobie pokrzywę. I teraz co robimy? Wrzucamy taką jedną kosteczkę, używamy worków na wodę do lodu, wrzucamy do środeczka. Zalewamy ówcześnią staną wodą, około 1,5 literka. Ta pokrzywa zaraz się fajnie rozpuści, kolor zrobi się zielony, gołębie chętnie pobierają tą wodę, a my będziemy wypatrywali już może niedługo na dniach, będzie młoda pokrzywa i będziemy ją tam zaparzać lub tylko namaczać na noc. Zawsze sobie bardzo cenię komentarze i odpowiedzi, jakie tam udzielacie. Jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, co powiedziałem, a ja myślę, że na temat oskoły oczywiście, ja nie podjąłem tutaj żadnego takiego wiążącego zdania, tylko powiedziałem, jakie są nasze odczucia, to chętnie można się, koledzy, podzielić w komentarzach. Wiem, że w wielu hodowlach czy tam opiekach ludzie corocznie dają oskołę. No my też podawaliśmy naszym psom oskołę i nic takiego nie zauważyliśmy. Niektóre zwierzęta, psy na przykład, jedzą czekoladę, która jest trująca i też na drugi dzień pies, powiedzmy, nie odchodzi, czy tam nie zdycha. No nie wiem, no my akurat nie mamy przekonania do tego, choć sami piliśmy ponad 2 tygodnie oskołę, ciągnęliśmy tutaj z naszych brzuzek, sami posadziliśmy, to sami nawiercaliśmy, ale tak jak powiedziałem, na temat tego, żeby podawać tą gołębią, nie mamy jakiegoś takiego przekonania. Niektórzy twierdzą, że też po tym jakieś tam cukrze zalęgają się robaki, niektórzy widzą same mega fajne, fajne właściwości. No tak jak powiedziałem, zachęcam, jeżeli ktoś ma w ogóle ochotę podzielić się komentarzami. My poczekamy tutaj jeszcze parę minut, żeby ta karma wsiąkła, znaczy ten burak, sok, żeby wsiąkł, żeby karma zrobiła się bardziej sucha i chętnie podamy. Z ciekawości też zajrzę pod w sumie 2 pary, bo tam już myślę, że powinno być, powinny już przywitać nas jakiś młody gołąbek. Jeśli będą, to fajnie, jeśli nie będzie, to pewnie na dniach. Kilka jajek podłożyliśmy pod inne samiczki i samców, żeby one sobie tam wysiedziały, te jajeczka, pod parę, które chcieliśmy. Zobaczymy, czy nam się uda. Nie zawsze zachowaliśmy tą karencję 3 dni, karencję, tolerancję, żeby gołąbki nie schodziły, ale tak wczoraj widziałem, że pod te pary, które były podłożone jajka, to gołąbki nasuchują. Także myślę, że babka zdąży się wytworzyć i gołębie chętnie przyjdą do nas na świat. Pokrzywka się fajnie rozpuszcza, coraz bardziej zaczyna zabarwiać wodę, także można tu bardziej w ciepłą wodę rzucić, żeby szybciej puściło, jeśli oczywiście ktoś przygotował się w tamtym roku do tego. Także koleżanki, koledzy, opiekunowie i opiekunki, tak jak było widać, nic jeszcze u nas nie przybyło. Ostatnie praktycznie godziny, minuty do wyklucia się gołąbków. Jeśli coś nam się tam wykluje, to na pewno pokażemy. Zachęcam wszystkich do tego, aby w komentarzach napisać, co myślicie o tych gotowanych buraczkach.
Myślę, że to nie jest sama chemia, gdyż sami też spożywamy akurat ten produkt i nic takiego nie widziałem. W gołębniku kał też fajny. Tego soku dosyć dużo jest. Do tego jabłuszko też można napisać, co tam sądzicie o soku z pokrzywy. Gołębie wysoko jeszcze są, także jeszcze no, polatają. Nie będziemy wołać na siłę na jedzenie. Nie latały dwa dni, także niech sobie pochodzą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze przede wszystkim. Jeśli mi się podoba, łapka w górę. Pozdrawiamy wszystkich. Do następnego i cześć.